Tak sobie patrzę na mój kanał i widzę, że kilka dni temu wrzuciłem odcinek ze Stumble Guysów i naprawdę bardzo wam się spodobał, ponieważ ma ponad 40 tysięcy wyświetleń. Więc uznałem, że jest to dobry pomysł, żeby znowu nagrać Stumble Guysy, skoro tak bardzo wam się podobają. Obiecałem, że teraz w styczniu będziemy troszkę kombinować i nagramy również inne rzeczy poza Palionowem. Oczywiście spokojnie, Palionowo również będzie, ale po prostu musimy tak troszkę zwolnić z tempem. Ale mimo wszystko odcinki są całkiem fajne i postanowiłem troszkę zainwestować również na ten film, który dzisiaj zobaczycie, ponieważ doładowałem troszkę sianka do Stumble Guysów. Tak, jak widzicie, mam 6415 zielonych tych gemów, no i tych jakichś monet S, nie wiem jak to się nazywa, to są jakieś Stumble monety, czy jak to się nazywa, nie wiem w sumie szczerze mówiąc, ale ich również mamy trochę, ponieważ mam ich 276, kupiłem jakąś ofertę, która była w sklepie i dzisiaj planem jest to, żeby właśnie to jakoś wydać, żeby może uda się dropnąć jakiegoś fajnego skina, bardzo bym chciał, mam nadzieję, że nam się to uda. Oczywiście jak chcecie więcej odcinków ze Stumble Guysa, to kliknijcie łapkę w górę i subskrypcja, ja oczywiście postaram się coś takiego nagrać. No i może również zgarnę jakichś gości na te odcinki, bo w sumie Stumble Guysy, kiedyś jak był taki hype bardzo duży na nie, no to ja w sumie wtedy niespecjalnie w nie grałem. No ale teraz jakoś w sumie spoko, bo fajna alternatywa dla innej gierki, którą już znacie, Fall Guys, a te Stumble Guysy są całkiem fajne. Dobra, uwaga, przejdźmy do tego, co będziemy dzisiaj otwierać, ponieważ widzę, że mam tutaj jedno darmowe zakręcenie, ale będę miał dwa w sumie, bo już jedno dzisiaj zrobiłem, właśnie poza odcinkiem to zrobiłem, to było takie głupie. Ale kupiłem sobie takie coś, co mi daje dodatkowo dwa kręcenia dziennie, więc mamy drugie dodatkowe kręcenie, więc uwaga, zobaczmy, co uda nam się wydropić dzisiaj na tym, prawda, w tym odcinku. Proszę, jakiś fajny. Jakiś na przykład żeton. Nie, proszę, zostanę zwykły, naprawdę. Nie, dobra, klejnoty. No, średnio, wolałbym w sumie co innego, no ale okej, może być. No jakoś i tak te klejnoty spożytkujemy. Dobra, pozostało nam tutaj, prawda, mamy różne skórki do kręcenia. Moim zdaniem te zwykłe to w ogóle nie ma sensu ich kręcić. Będziemy od razu kręcić rzadkie i od razu będziemy kręcić epickie. No bo to totalnie nie ma sensu, aczkolwiek myślę, że jednego starożytnego Egipta zrobimy tutaj, bo jest szansa na to, że tutaj coś fajnego możemy również wydropić. Z tego co widzę, więc w sumie możemy jedno otworzyć. Otwórzmy jedną taką, prawda, skrzynkę, otwórzmy. Zobaczmy, czy z tego Egiptu nam da coś fajnego. Strasznie głośno to jest, mam wrażenie, te losowania. Będę musiał to ściszyć. Ajajajajajajaj, dobra, no nie, niestety, jakiś, w ogóle jakiś oficer śmieszny. No nie, to było średnie, ale czekajcie, muszę to lekko ściszyć, bo tu strasznie głośne to jest. Gdzie to się tu ścisza? Tu jest czułość kontrolera, tu nie, tu jest głośność dźwięku. Ściszmy to gdzieś do tyle, bo strasznie głośne to jest. I zobaczmy, co jeszcze możemy tutaj fajnego wydropić, więc zobaczmy tak. Dobra, dam jeszcze jedną szansę, bo tu są naprawdę fajne skiny w tym, z tego co widzę, więc dajmy jeszcze jedną szansę. Otwórzmy jeszcze jedną skrzynkę ze starożytnego Egiptu i zobaczymy, czy tutaj coś da nam fajniejszego. No nie, legendarny przecież nietypowy i zostanie na nietypowym rzadkie. Dobra, chociaż tyle, że mamy jakiegoś tutaj rzadkiego pierwszego, to jest chociaż tyle. Dobra, spróbujmy jeszcze raz tutaj kliknąć na te rzadkie. Tu są 3% na epickie. Dobra, otwórzmy, od razu zróbmy może z dwa kręcenia. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mamy jedno kręcenie i tu nam daje... No, rzadki, znowu jakiś rycerz, trudno. No i drugie kręcenie, zobaczmy, co tutaj będzie. Uwaga, 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 uwaga. Nie, dobra, ale przynajmniej epickie mamy. Dobra, pierwszy epik, który był, ale była taka szansa na legendarnego, tak było blisko już. Dobra, to jest mega dobre. Wiecie co, zróbmy tak, otwórzmy sobie jeszcze może trzy takie, zobaczmy. Bo mam sporo tych gemów, oczywiście nie wydamy ich dzisiaj wszystkich, bo jeszcze muszę zostawić coś na inny odcinek. Bez przesady, nie może. Tak jest! Legendarnego mamy. Jo, dobra, myślałem, że to będzie cięższe do zrobienia. Dobra, mamy rzadki jakiś disco polowiec. Dobra, może być, ale... A, trzy otwieramy, dobra, już myślałem, że kupiłem trzy. Tak, faktycznie. Dobra, mamy kolejnego epickiego, bardzo fajnie, mamy jakiegoś lwa. No ale to, legendarny jest w końcu. Dobra, mamy pierwszą legendarkę. Ej, dobra, ja muszę zobaczyć, jakie tu są w ogóle. Gdzie to jest tutaj, dostosuj. I teraz tak, legendarne to są już w ogóle najlepsze, jakie są. No i mamy to, no świetnie. Tylko czy ja tu mogę zmienić jego kolor? Czy to jest niemożliwe? Nie, nie da się zmieniać jego koloru, okej. Emotek chyba, nie wiem jak to działa w ogóle i tak dalej, animacje. Dobra, czyli to wszystko można kupować, rozumiem, okej, dobra. Zobaczmy jeszcze tak, wydajmy jeszcze sobie, ja jeszcze jedną rzecz muszę wydać. Jeszcze muszę wydać pieniądze na to, epicka skórka, to muszę zrobić. Bo już mam te takie S monety, to zróbmy to. Jedną otwórzmy, zobaczmy co się wydarzy. Tutaj są same świetne rzeczy, jeszcze mamy coś specjalnego. To jest jeszcze coś, co moglibyśmy zdobyć i to jest też naprawdę mocne. Jest legendarny, dobra, mamy jakiegoś miśka. Czy on jest lepszy od tamtego? Nie, tamten mi się chyba bardziej podobał. Ale dobra, fajnie poszło.
Może wiecie co, zagrajmy sobie jedną gierkę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie się nacieszmy tym tutaj ziomeczkiem, którego mamy. I zobaczymy, może potem jeszcze otworzymy jakąś skrzynkę na koniec odcinka. Ale na razie zostawmy to. Otworzyliśmy kilka skrzynek, fajnie, czy tam kilka razy zakręciliśmy kołem po prostu. No i fajnie nam się coś dało, mam nadzieję, że uda nam się to teraz wygrać. Dobra, ja nic nie grałem od ostatniego odcinka, muszę przyznać, nic, totalnie nie zagrałem. Więc moje umiejętności są dalej takie, ale fajny jest ten w ogóle ten rekin. Dobra, uwaga, robimy tak, jak tu się leciało, na spacji, okej, dobra. Muszę sobie przypomnieć sterowanie, dobra, tu z tego co wiem. O! Okej, ja wiem, że tu są jakieś triki na te Stumble Guysy, które da się tutaj, że tak powiem, robić. Okej, tu skoczmy sobie. Teraz widzę, że mi idzie całkiem dobrze. Dobra, tu. Wow! Kurczę, dobra, nie zdążyłem wyhamować. No dawaj, leć tam. Tu i teraz tak, lecimy tu, dobra, jest świetnie. I teraz tak, musimy tutaj umiejętnie polecieć. Umiejętnie tutaj, to znaczy tak. I teraz tu. Jest! Skoczyliśmy, jest, elegancko, dobra. Git, ej, tak się zajarałem tymi Stumble Guysami, tak mi się dobrze w to gra, że to się w głowie nie mieści. Ale nie gram poza odcinkami, uznałem sobie, że będę grał tylko na odcinkach. Więc całkowitą moją karierę Stumble Guysowską będziecie mogli obserwować tutaj na tym kanale. Nic nie będę grał poza, dobra. Koniec rundy, udało nam się przedostać do następnego etapu. Mam nadzieję, że uda nam się wygrać. Gdzie my jesteśmy? Zgubię, a nie, gdzie ja jestem? Tu? Dobra, nie wiem, nie mogłem się znaleźć, ale to chyba tam byłem. Tylko nie miałem niku swojego, nie wiem, dziwne to było. Dobra, nieważne. Kolejna mapa, zobaczymy, co nam teraz wylosuje. Uwaga, ja bym chciał jakąś taką. Wiem, że są takie mapy, na których na przykład trzeba się utrzymać jak najdłużej w jakimś tym. I fajnie jakby to było, a nie takie przechodzenie ciągle. No ale dobra, mamy kolejne do przejścia. Tutaj widzę, że jakieś kręgle lecą. Okej, będzie ciężko, ale damy radę. Dobra, startuję w fajnej pozycji, więc możemy tutaj fajnie to rozegrać. Uwaga. Ała, no, to nieźle to rozegrałem, no. Ładnie, żebym zapodał teraz. Co jest grane? Dobra, niestety troszkę się wywaliłem, ale... Dobra, przejdźmy tu. Tutaj te kule będą lecieć, okej, tutaj ominimy to. Okej, to było specjalne zagranie, O nie, tam akurat kula wyleciała. Dobra, tu przeskakujemy sobie elegancko. Jeszcze nikt nie dotarł na miejsce, ale tu bardzo dużo ludzi biegnie, muszę teraz bardzo bezbłędnie to przejść. Więc przechodzimy tu. Kurde, zostawcie mnie tą kulą. Dobra, tam zabrało ich. Dobra, tu. Ostatnia osoba, nie dam rady. Nie, najgorzej. O nie, mnie tam pokonało to. No, przez to, że ja wypadłem na początku z tego, to mnie to w sumie zlikwidowało. No trudno. Dobra, wychodzimy. Załadujmy nową gierkę. Trochę tutaj dostaliśmy, prawda, twoje nagrody. Expa dostaliśmy, dobra, nie wiem, co mi to daje totalnie. Chyba to by było tutaj do tego przydatne. Ale i chyba nie będę kupował tego. Chociaż kurde, tu jest jakiś taki fajny, epicki. Czy jest sens kupować to? Czy ja będę na tyle? Do kiedy to w ogóle jest? Ja też nawet nie wiem, do kiedy to trwa. Następna przepustka za 23 dni. Okej, czyli jeszcze 23 dni to będzie. Pixel Guy. Dobra, ja się jeszcze muszę zastanowić. Zobaczymy. Może to kupię, może nie. Jeszcze nie wiem. Zobaczymy. Możecie mi napisać w komentarzach, czy mam to kupić, czy nie. Jak będzie dużo komentarzy, to kupię. Dobra, następna gierka. Musi być jakiś win na tym odcinku. Na poprzednim był, a to był pierwszy odcinek ze Stumble Guysów, więc teraz znowu musi być win. Ja nie odpuszczę, póki nie wygram, nie? Oczywiście żartowałem. Jeżeli ten odcinek będzie trwał za długo, to już nie będę tego na siłę przeciągał, ale mam nadzieję, że uda mi się coś wygrać. Tą mapę już znamy. Tutaj jestem całkiem dobry w te klocki. Dobra, tu. I tam wiem, że da się jakoś to przeskoczyć. Wiecie, to ja zrobiłem tego trika. To trzeba zrobić tak, że tutaj... Ajajaj, kurczę, dobra, nie udało mi się. Po prostu przejdźmy to na spokojnie, nie kombinujmy. Wiele osób tam kombinuje, ale ja tutaj przejdę po prostu najzwyczajniej to po prostu. Dobra, tu. O nie, tego najbardziej nie lubię. Tego najbardziej nie lubię, jak mnie ta śnieżka uderzy. Dobra, tu i teraz tu nie można się pomylić. Dobra. Jest świetnie. Dobra, lecimy tu. Okej. Dobra, pojedźmy tu. Dobra. Jedziemy. Dobra, uda nam się. Jest. Dobra, przeszliśmy, na drugim miejscu byliśmy. Więc git. Bardzo dobrze nam poszło, jest bardzo fajne. Ej, jakie on ma fajne za sobą takie te. Taką jakby linię mety za nim idzie. Całkiem fajna, dobra, zmiana tutaj, zobaczmy jak temu idzie. Temu się nie uda się, on nie wskoczy już. Łup. I o, ale on zwalił, on mógł kliknąć spacji, by poleciał dalej tak jak ja to zrobiłem. Może i by zdążył, no dobra, no trudno. My zostaliśmy, gdzie my jesteśmy? My jesteśmy tam, z tyłu. Dobra, git. Zobaczymy, może teraz się uda wygrać co nieco. Mam nadzieję, że tak. Wy mi pisaliście w ogóle w poprzednim odcinku, że ja tam z botami dużo grałem. Jestem ciekaw, czy ja teraz mam w końcu graczy, czy ja dalej mam boty. Nie wiem, totalnie tego nie rozumiem, czym to się różni, ale... Znaczy wiem, że tam nazwą Stumble i jakieś hashtagi to są boty wtedy. Ale to chyba dobiera po prostu tak, żeby dobrało do lobby, żeby było pełne jakby chyba.
Dobra, kolejna mapa, te jeszcze nie grałem. Okej, okay, to będzie ciężkie, ale dobra. Trzymajmy się w sumie za kimś, nie biegnijmy. O nie, tu jest 8 tylko osób, przechodzi. Damy radę, damy radę, damy radę. Dobra, przejdźmy tu, idźmy z tłumem. Idźmy z tłumem, tam gdzie leci większość, tam też lećmy. Tutaj, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, to była bardzo dobra decyzja. I teraz tak, musimy... O nie, o nie, o nie. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Dobra, proszę, niech tutaj bardzo dużo ludzi wyeliminuje to. Dobra. Dobra. Dobra, świetnie mi poszło to. To mi poszło akurat wybitnie. Teraz najważniejsze to tutaj się nie wywalić. No ładnie, no ładnie. Dobra. Dobra. Okej, uda nam się. Jest! O, jeden, już byłem tak zestresowany, nie? Ale dobra. Ej, jak ma falagę za sobą taką 2023. Dobra, na 2023 rok dostał taką chyba. Dobra, udało nam się przejść. Jest 8 osób do końca, czyli teraz jest finał, jak dobrze rozumiem. I teraz po prostu się okaże, kto przejdzie, a kto nie. Znaczy, kto wygra, a kto nie. Dobra, więc teraz musimy się skupić. Teraz muszę się skupić jak nigdy wcześniej, nie? Jestem tak zestresowany, dobra. Lecimy z tym. Niech wylosuje coś fajnego. Uwaga. O nie, ja tego najbardziej nienawidzę, ja na tym odpadę na poprzednim odcinku. To jest najgorsze, no ale dobra, postarajmy się jakoś to przetrwać. Trzeba omijać te biedronki latające, to jest ważne. Więc na tym się skupmy na razie, żeby po prostu trzymać się od nich z daleka. O, okej, okay, tu, tutaj. Dobra, na tym się na razie trzeba skupić, zaraz dopiero będziemy się skupiać na innych rzeczach. O nie, teraz trzeba zacząć się skupiać na tamtym jeszcze. Dobra, lecimy tu. Lecimy tu, dobra, mamy spokój, te biedronki atakują tutaj, widzę, że są agresywne. O nie, ta czerwona jest agresywna mocno. O nie, zostawcie mnie. Dobra, one się tak odbijają, dobra, jest póki co dobrze. Dobra, tam trzeba polecieć, dobra, dobra, ominęliśmy to. Dobra, 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 udało nam się przetrwać to. Dobra, dobra, jest git, jest bardzo dobrze, dobra, tu. Teraz niech wypnie kogoś, dobra, wypnęło ziomka, tu widziałem obok mnie. Dobra, tak, 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 tutaj lecimy. Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Ja jestem w takim średnim miejscu, o kurde, dobra. Nie, 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 dobra, tu, lecimy tu. Nie mogę trzymać się blisko krawędzi też, bo tam jest ryzyko duże. Ale może uda mi się to wygrać, proszę, niech was wypnie to w końcu. Nie! Drugie miejsce miałem, drugie miejsce, czaicie to? Nie, no tak po prostu się wyłączyłem, głupio, nie. Nie, to było najgorsze, co mogłem zrobić. No nie, to tragedia jakaś, to nie, na poprawę humoru trzeba otworzyć coś. Trzeba otworzyć jakąś skrzynkę na poprawę humoru. O kurczę, przepraszam, Facebook mi się odezwał, już zamykam. Dobra, na poprawę humoru trzeba otworzyć jakąś skrzynkę, wydaje mi się, że otworzymy... Otwórzmy sobie na razie... Dobra, otwórzmy tą z rzadką, no, tak z dwie otwórzmy. Zobaczymy to, co nam tutaj da tym razem. I zobaczymy, proszę, coś fajnego, uwaga. Gówno totalne, ale może dajmy jeszcze jedną szansę, jest jeszcze szansa na coś fajnego. I uwaga. Ajajaj, dobra, no kogut też jest git, dobra, może być, kogut może być. Dobra, i otwórzmy jedną tą i zobaczymy, co nam tutaj, że tak powiem, da radę dać. Uwaga, uwaga, uwaga. Nie, coś specjalnego przyszło, ale legendarny, epicki, kurczę, dobra. Dobra, mamy jakiegoś czarnego byka, czarny byk, czarny jeździec. Na poprawę humoru, myślę, że git. Myślę, że to jest dobry moment na to, żeby zakończyć ten odcinek. Mamy tutaj już prawie 15 minut odcinka, więc słuchajcie, kończę ten odcinek. Jak chcecie kolejny odcinek ze Stumble Guysów, gdzie sobie otworzymy więcej skrzynek, bo jeszcze mi zostało naprawdę bardzo dużo pieniędzy. Teraz tak wiecie, tak wydałem to tak bezpiecznie, ale jeszcze mi bardzo dużo zostało, więc jeszcze bardzo wiele rzeczy możemy otworzyć. Więc kolejne odcinki na pewno będą, myślę, że na pewno live'y się również pojawią w styczniu właśnie ze Stumble Guysów, więc koniecznie czekajcie i dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o Stumble Guysach i czy chcecie więcej takich odcinków. No i przede wszystkim, kogo zaprosić na odcinek. Myślę, że możemy też pomyśleć nad jakimś gościem specjalnym. Dobra, tyle. Trzymajcie się. Elo!